Dzień dobry Pani Barbaro, telewizja internetowa Patriot 24. Stoimy przed budynkiem Sądu Rejonowego w Człuchowie. Czy to w tym sądzie zastosowano areszt tymczasowy wobec Pani brata? Tak. Czy Pani wie w jakiej sprawie? Prawdopodobnie podejrzany jest o pedofilstwo. O molestowanie córki. Własnej córki? Własnej córki. Ile Wiktorii? Lat ma córka? 10. Co Pani o tym sądzi, Pani wyobrażeniu? Jestem zszokowana tym. Nie wierzę w to, że mój brat coś takiego zrobił. Po prostu nie wierzę, że był do tego zdolny. Pani poznała? Tak, miałam okazję poznać. Na komunii byliśmy. Wszystko było w porządku. Dzieci były cały czas z bratem. Miały bardzo dobre relacje, kontakt. Nie odchodziły praktycznie od taty, czyli mojego brata. Pani zdaniem, brat, pani ojciec dzieci miał też pozytywny, kochał dzieci po prostu. Tak, po prostu kochał, oddałby jej serce, wszystko. I nie wiem dlaczego. Skąd taki zarzut mógł się pojawić? Przez kogo sformułowany? Co pani o tym myśli? Sądzę, że to jest partnerka mojego brata. Nie wywalczyła podwyżka alimentów i chyba chce się zemścić na nim. Mówi pani o matce dzieci, o tak? O matce dzieci, tak. Czy państwo zostaliście, pani jako siostra, powiadomiona o tymczasowym aresztowaniu, o zatrzymaniu brata? Nie. A w jaki sposób, kiedy się pani dowiedziała o tym fakcie? To znaczy pani poinformowała nas w SMS-ie, że jest nam niby winna tego. Matka dzieci, tak? Matka dzieci. Informacji, że brat siedzi w więzieniu, jest zatrzymany na 3 miesiące. W sprawie tego podejrzenia. I od tego czasu pani z bratem kontaktu nie miała, czyli nie miała. Ostatni kontakt był na komunii dzieci? Ostatni był kontakt na komunii dzieci. Znam brata dobrze, nigdy by tego nie zrobił, ma starszą córkę, opiekował się... Z pierwszego związku, tak? Z pierwszego związku, bo jest po rozwodzie. Ta pierwsza córka ile ma lat obecnie? 21. Utrzymują kontakty? Utrzymują kontakty, też ma dobre relacje. I nigdy nie było żadnych nigdy takich było dziwnych żadnych sytuacji? Nigdy nie było żadnych zarzutów, żeby... miał jakiś bliski kontakt taki cielesny, czy jakiś. Jakąś informację o tym, jak się przebywa w zakładzie karnym bratu państwo otrzymaliście? Znaczy dostaliśmy 2 listy, że jest... Od brata, tak? Od brata, że jest aresztowany, no, że jest tam niewesoło. Żeby mu podać jakieś właśnie pieniądze, żeby miał za co tam coś kupować, jedzenie czy pić. Brat ma zameldowanie w Polsce? Ma zameldowanie w domu rodzinnym. To jest gmina? Gmina i województwo podkarpackie, województwo, tak? Podkarpackie. Mm-hmm. A pracuje poza granicami Polski i często przebywa poza granicami? Tak, często przebywał, dopóki nie został osadzony. Był w Anglii, w Niemczech. Mm-hmm. Pracuje jako? Kierowca tirów. Płacił alimenty dobrowolnie, bez przymusu. Kupował dzieciom prezenty, nawet po komunii pokupił laptopy. Już po komunii? Nie na prezent komunijny tylko? Nie, nie, po komunii. Po komunii. Mówi pani dzieciom dlatego, że oprócz córki tam jest jeszcze synek, tak? Jest synek w tym samym wieku, bo to są bliźniaki. Bliźniaki. Mhm. I są za tatem, tak jak mówiłam. Czyli to była podwójna komunia? To była podwójna komunia, podwójne koszty. Dobra. Dziękuję pani bardzo. Ja również dziękuję.